Kiedyś twą głowę lesistą wieńczyła kaplica z ołtarzem i chórem. I płynął zapach wonnego kadzidła, gdzie obraz cudowny był w górze. I cisi pielgrzymi z krajów dalekich zbawiennej łaski czekali skruszeni. Lecz saga głosi z czasów dalekich, że mury świątyni prastarej, by bohaterów uczcić poległych, powstaną w blasku i sławie, a do potężnych sklepień tej Nawy późnych potomków ruszą gromady. Ignacy Jerzy urodził się 31 lipca 1914 roku w Radomyślu Wielkim w powiecie mieleckim, w rodzinie Jana, urzędnika sądowego, i Jadwigi z domu Liszkowskiej. Rodzina ostatecznie osiadła na Górnym Śląsku. Po maturze Ignacy Jerzy wstąpił do seminarium śląskiego znajdującego się w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937 roku z rąk biskupa Stanisława Adamskiego. Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hajdukach Wielkich pod Katowicami, prowadzona przez księdza dziekana Józefa Czempiela. Rozpoczęła się wojna. W 1940 roku proboszcz został aresztowany, przyszły błogosławiony zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Gdy w czerwcu 1942 roku przyszła wiadomość, że Józef Czempiel nie żyje, odprawiono mszę świętą za spokój duszy zmarłego, na którą przybyło bardzo dużo wiernych. Stało się to powodem aresztowania przez gestapo w sierpniu 1942 roku Ignacego Jerzy'a. Po pobycie w więzieniu został przeniesiony do obozu w Dachau. Gdy w kwietniu 1945 roku zbliżało się oswobodzenie przez wojska amerykańskie, polscy kapłani ślubowali, że ci, którzy przeżyją, będą pielgrzymować co roku do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, wyrażając wdzięczność za ocalenie. Złożony ślub wypełnili. Po uwolnieniu z obozu w Dachau Ignacy Jerzy przez rok pełnił posługę kapelana w obozie repatriacyjnym dla Polaków w Göppingen koło Stuttgartu. Po powrocie do Polski i okresie duszpasterstwa w Radlinie i Katowicach-Bogucicach 4 września 1946 roku Ignacy Jerzy otrzymał dekret mianujący go katechetą gimnazjum imienia świętego Jacka w Katowicach. Pracę pedagogiczną prowadził w czasach zaostrzania się relacji Kościół-Państwo. W 1950 roku gimnazjum przekształcono w niższe seminarium duchowne. Ignacego Jerzy'a mianowano dyrektorem szkoły, a później także rektorem. Przez pewien czas pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego. 20 kwietnia 1960 roku Ignacy Jerzy został wyniesiony przez Ojca Świętego Jana XXIII do godności biskupa i ustanowiony sufraganem gnieźnieńskim. O nominacji powiadomił go prymas Stefan Wyszyński. Wyjątkowym wydarzeniem w życiu Ignacego Jerzy'a był Sobór Watykański II. Wziął udział w pierwszej sesji soboru, który został zwołany na 11 października 1962 roku, rozpoczynając czas zmian w kościele. Wielkim wydarzeniem dla lokalnego kościoła stały się uroczystości milenijne w Kołobrzegu 2 lipca 1967 roku z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego, które zgromadziły kilkadziesiąt tysięcy ludzi, mimo działań utrudniających stosowanych przez władze i służbę bezpieczeństwa. 28 czerwca 1972 roku została podana do wiadomości bulla papieska powołująca m.in. diecezję koszalińsko-kołobrzeską, której pierwszym ordynariuszem został Ignacy Jerzy. Najtrudniejszy etap tworzenia struktur diecezji uwieńczył uroczysty ingres biskupa Ignacego Jerzy'a do katedry koszalińskiej 22 października. Władze utrudniały ustanawianie nowych parafii. W tej sprawie Ignacy Jerzy powołał się na schematyzm księdza Edmunda Nowickiego z 1948 roku, wykazujący wszystkie parafie na terenie administracji gorzowskiej przed reformacją. 18 grudnia 1980 roku po długich staraniach wydano zgodę na otwarcie i prowadzenie Wyższego Seminarium Duchownego, a w 1981 roku rozpoczęła się budowa gmachu seminarium.
24 maja 1974 roku została przekazana kościołowi konkatedra Kołobrzeska. Okres budowania podstaw diecezji zamknął zakończony w 1989 roku pierwszy synod diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Długo trwały starania Ignacego Jerza o przywrócenie kultu maryjnego na Górze Chełmskiej, zniszczonego przez reformację. Dopiero zmiany ustrojowe spowodowały, że w 1990 roku szczyt Góry Chełmskiej wrócił do kościoła, a sanktuarium zostało odbudowane dzięki siostrom szenstackim. Od 1975 roku biskup Ignacy Jerz przewodniczył Komitetowi Księży byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku Ignacy Jerz powołał Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Erygował dom samotnej matki Dar Życia. Zaczął się ukazywać diecezjalny dwutygodnik Wierze. W parafii pod wezwaniem Ducha Świętego otwarto katolicką szkołę podstawową. Świeżo wybudowane sanktuarium na Górze Chełmskiej stało się jednym z nielicznych poświęconych przez Ojca Świętego. Wizyta papieska ukoronowała okres kierowania diecezją przez Ignacego Jerza. Przewodził jej w trudnym okresie komunizmu. Wraz ze współpracownikami tworzył duszpasterskie struktury we wrogich warunkach politycznych i wprowadził lokalny kościół w epokę niepodległej Rzeczpospolitej. Okres od przejścia w stan spoczynku 1 lutego 1992 roku był dla biskupa seniora czasem niebywałego rozkwitu aktywności na rzecz diecezji. Ignacy Jerz zmarł 16 października 2007 roku w klinice Gemelli w Rzymie. Pierwszy ordynariusz naszej diecezji został pochowany 23 października 2007 roku w krypcie Bazyliki Konkatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu. Ignacy Jerz był laureatem wielu odznaczeń, tytułów i nagród. Przyznano mu m.in. tytuł honorowego obywatela miasta Koszalina. Jest obecny na tablicach pamiątkowych i pomniku. Patronuje ulicom oraz szkołom. Do dziś wręczana jest nagroda jego imienia.